Witajcie serdecznie. Taka propozycja z mojej strony, taka mała odpytajka. Podam wam kilka zdań, a wy możecie się bawić i te zdania razem ze mną tłumaczyć. Zabawa polega na tym, że mówię je po polsku, potem strykam palcami. Wy w tym czasie możecie zrobić pauzę, spróbować to zdanie przetłumaczyć na niemiecki, po czym odtworzyć ten film dalej, odpauzować i zobaczyć, jak brzmi jego wersja prawidłowa i zobaczyć, czy zrobiliście dobrze, czy źle, ok? Nie wiem, czy wam mówić spójniki, które chcę użyć. Użyję, dobra, podpowiem wam spójniki, które mam zamiar w poszczególnym zdaniu używać. W pierwszym zdaniu użyję spójnika Sobald. Zdanie brzmi tak. Jak tylko zrobiło się zimno, my się już nie kąpiemy. Sobald es kalt wurde, baden wir nicht mehr. Powtórzę. Sobald es kalt wurde, baden wir nicht mehr. Drugie zdanie. Użyjcie tutaj nachdem. I brzmi to tak. Po tym, jak zrobiło się zimno, nie kąpiemy się już. Nachdem es kalt geworden ist, baden wir nicht mehr. Nachdem wie es kalt geworden ist, baden wir nicht mehr. Trzecie zdanie. Dopóki pozostanie zimno, my się nie kąpiemy. Dopóki pozostanie. No, można by, że to może dopóki jest zimno, ok? Ale tutaj bym chciał, żebyście bleiben użyli. Dopóki pozostanie zimno, my się nie kąpiemy. Solange es kalt bleibt, baden wir nicht. Jeszcze raz. Solange es kalt bleibt, baden wir nicht. I na koniec spójnik bis. My się nie kąpiemy, dopóki nie zrobi się ciepło. My się nie kąpiemy, dopóki nie zrobi się ciepło. Wir baden nicht, bis es warm wird. Wir baden nicht, bis es warm wird. Dzięki za zabawę. To wszystko. Jak wam się to podoba, to dajcie znać. Posyłajcie pomysły, z jakimi czasownikami, z jakimi zwrotami mam to robić. I coś będziemy wymyśleć co jakiś czas. Pozdrówka, trzymajcie się serdecznie i cieplutko przede wszystkim. Cześć.